raz drugi w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko zorganizowano festiwal Pstrąga. W tamtym roku też w czerwcu odbywał się w niedzielę. No i w tym roku powtórzyliśmy, zrobiliśmy drugą edycję. Bardzo fajna impreza z tradycjami. Także dlaczego nie w centrum handlowym? Tak się zdarza, że co roku od jakiegoś czasu prowadzę tę imprezę, opracowuję program, przedstawiam ten program starostwu, galerii. Oczywiście wszyscy to po jakimś czasie akceptują, trochę zmieniamy. No i mamy to, co mamy na dzisiaj, czyli dużo animacji dla dzieci, patelnię plenerową, czyli z degustacją Pstrąga, dobrą muzykę. No myślę, że dzisiejsza impreza, pomimo tej aury, która na razie nam sprzyja, no będzie dobra. Festiwal jest wymyślony przez powiat kłodzki, czy przez starostwo, organizowany przez powiat od wielu, wielu lat. Głównym celem naszym jest, żeby rozpropagować naszego Pstrąga, który jest zarejestrowany na liście ministerialnej pod numerem 1000 dokładnie. Zapraszamy do tego festiwalu. No nie mamy swojego ośrodka kultury, więc zapraszamy naprawdę wszystkich, którzy mogą pomóc w propagowaniu Pstrąga. Drodzy Państwo, ziemia kłodzka jest nie do opowiedzenia, ona jest do zobaczenia, ale też jest do posmakowania. Bo nie tylko u nas piękne ziemie, piękne okoliczności przyrody, nie tylko liczne zabytki i jeszcze bardziej liczne atrakcje turystyczne. Są też smaczne, lokalne, tradycyjne potrawy. Nigdzie na świecie Pstrąg nie smakuje tak dobrze jak na ziemi kłodzkiej, także przyjeżdżajcie, odwiedzajcie i smakujcie. Festiwal Pstrąga to impreza familijna dla dzieci i dorosłych. Firma Prymat przygotowała koło fortuny z atrakcyjnymi nagrodami. Dzieci mogły uczestniczyć w konkursach kolorowania obrazów, czy też konkurencji zręcznościowej przechodzenia wokół zarysu rybki wykonanej za pomocą liny taterniczej. Pstrąga kłodzkiego można skosztować i zakupić m.in. na stawach biskupich w Lądku Zdroju. Przedstawicielstwo tej firmy również uczestniczyło w tym festiwalu. Nasze łowisko i smażalnia mieści się dokładnie w centrum Lądka Zdroju. Jest to końcówka Parku Zdrojowego. Przy strumieniu Jadwiżanka. Bardzo krystalicznie czystej wodzie pływają nasze pstrągi. Kłodzkie, śnieżnickie. Najbardziej czyste w tym kraju. A dzisiaj przywieźliśmy pstrąga wędzonego. Zrobiliśmy go w 4 odsłonach. 3 tradycyjne pstrągi oraz 1 złotego pstrąga kanadyjskiego, które też u nas pływają i które również można sobie złowić. Degustacje potraw przygotowały też koła gospodyń wiejskich z Jugowa i Nowej Łomnicy. Jesteśmy po raz trzeci już na takim festiwalu pstrąga tu w Kłodzku. Tu mamy przygotowany pstrąg z rusztu, pstrąg smażony z kaszą, z grzybami. Jedne jest z pęczakiem, inne są z kaszą jęczmienną, z jarzynami. Po prostu jesteśmy zaszczyceni, że zostałyśmy zaproszone, bo tylko jest jedno koło z gminy Bystrzyca, Kłodzka, i się bardzo cieszymy z tego zaproszenia. A z potrawami przyjechałyśmy różnymi, z pierożkami, z gołąbkami, pstrągiem nadziewanym, pieczarkami, a także z kaszą, z tatarem. Udało mi się w tym roku zaprosić do naszego festiwalu mojego przyjaciela Justyna Kołka. To jest, proszę Państwa, najlepszy grzyboznawca w Polsce. Powiedział, że jest gotowy, zwarty do działań, ale proszę Państwa, przywiózł już pierwsze grzyby. Bazuję na grzybach pewnych, nie jestem ryzykantem jak niektórzy grzybiarze. Zbieram te grzyby, które całkowicie dokładnie znam, ale znam ich dużo. Przede wszystkim trzeba bardzo uważać na grzyby, te co mają od spodu kapelusza blaszki, takie karteczki. Tam jest ryzyko, bo tam są przedstawiciele z rodziny muchomor, gdzie są śmiertelne zatrucia, tak zwane cytotropowe, nie do odratowania bez lekarza. Na część artystyczną tegorocznej edycji festiwalu Pstrąga składał się koncert rodowitego Hiszpana Moisesa Betancourt Mendozy oraz występ zespołu ludowego Jugowianki i gościnnie wystąpił też zespół ludowy ze Słowacji. A my zapraszamy Państwa za rok na kolejną edycję festiwalu Pstrąga na ziemi kłodzkiej.